Witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku z GTA Liberty City Stories na moim kanale. Ja jestem Hubson i przechodzimy sobie do kolejnego epizodu z życia Tony'ego Cipriani'ego. Jak widzicie, aktualnie na koncie mamy mnóstwo kasy, ponieważ ponad 46 tysięcy dolarów. No to jest dużo pieniędzy. Już wam tłumaczę, jak to się stało, ale zanim to muszę się was zapytać. Dzisiaj też w ogóle mam, jak widzicie, kamerkę ustawioną na takie bardziej ciepłe barwy. Nie wiem, czy wam to się podoba, czy nie. Czy w ogóle widzicie różnicę? Ja widzę, bo ustawiłem sobie to manualnie i dlatego też dostrzegam coś takiego. O, shit, ale głośno. Tak, chciałem się was zapytać też, jak tam po streamku, czy wam się podobało, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Ostatnio streamy są mega często, ponieważ w poprzednim tygodniu chyba były aż 5 razy, pojawiło się 5 razy i w tym tygodniu mamy poniedziałek i był już pierwszy, to znaczy inaczej. Jak ja to nagrywam, to jeszcze pierwszego streamka nie było, ale dla was już był, bo widzicie to o godzinie 18, nie? A ja to nagrywam... Ej, moment! Ja nagrywam to na wtorek, czyli to jest w ogóle na wtorkowy stream, o ile się pojawi. Także nie mam pewności, ale możecie ogólnie dać znać, czy streamy w moim wykonaniu wam się podobają. Przed nagrywaniem tego odcinka byłem w tym całym miejscu Hoxcox. Nazwa brzmi podejrzanie, ok, ale to nie jest pisane przez CKS, tylko przez GSY na końcu. Tutaj ogólnie, ja wam to pokażę może co i jak, zostajemy, nie pokażę wam, bo jest od 8, ale chodzi tu o to, że zostajemy sobie sprzedawcą motocykli. Kurde, no fajnie byłoby wam to pokazać, wiecie? Czy ja mogę w ogóle do tego budynku wejść? Chyba w tym momencie nie mogę. Tak czy inaczej, zostajemy tutaj sprzedawcą motocykli i dzięki temu, że te motocykle jakby sprzedajemy, jesteśmy takim handlowcem, że tak powiem, to dostajemy sobie za sprzedaż każdorazową, każdego motocykla w sensie, czy to PCJ-a, czy Sancheza, czy Faggio, czy Freeway'a, dostajemy jakieś tam pieniążki i co więcej, za skończenie iluś tam etapów dostajemy taki wielki, wielki bonus. To jest zajebiste. O, w tym momencie będę już mógł to wam pokazać i rozpocząć. No jak widzicie, w tym momencie mamy tutaj motocykle. Aktualnie pojawiają się tylko dwa, ponieważ... nie wiem, chyba to jest związane z tym, że sprzedawałem dość dużo tych motocykli wcześniej. No i musimy zaimponować klientowi. W przypadku Freeway'a chodzi o to, żeby... No właśnie, żeby pokazać temu gościowi, że ten motocykl jest mega szybki. No i żeby ten motocykl mu się spodobał i żeby go kupił, nie? W przypadku Sancheza, z tego co pamiętam, trzeba gdzieś tam pojeździć po bezdrożach. W przypadku PCJ-a ogólnie sprawa jest mega łatwa i wystarczy, że przez chwilę pojedziemy strasznie szybko, napędzimy się i już możemy sprzedać. No i w przypadku Faggio jest tak, że klient poszukuje czegoś bezpiecznego, czegoś takiego dosyć wolnego i tak dalej, i tak dalej. Kurde! Coś ta kamera szwankuje dzisiaj. Boję się, że będę musiał przerwać nagrywanie i jeszcze raz to ustawić. No ale nic. Ej, w tym momencie jeszcze tego nie sprzedałem. Shit! Jedziemy jeszcze. Kurde. Jeszcze chwilkę. No dawaj, typie. O, widzicie? I on już w tym momencie jakby chce kupić motocykl. Wracamy do salonu, żeby dokończyć transakcję. Okej, zajeżdżamy. No i dostajemy jakiś tam bonus, nie? W tym przypadku jest to ile? 185 dolców tylko. No a w przypadku, jak wykonywałem to wcześniej, w sensie w przypadku tej wcześniejszych moich prób i sprzedaży, no to dostawałem koło tam 300 dolców, bodajże nawet do 500. O, i w tym momencie tutaj z tą babką sobie jeździmy, jej się podoba to, że śmigamy w terenie. O, i możemy już wrócić do salonu motocyklowego, żeby ten motocykl jej opitolić. Tak to sobie wygląda. Ja właśnie między odcinkami, między poprzednim a tym odcinkiem dużo tego porobiłem. Dzięki temu zarobiłem dużo gotówki, bo tak jak żeśmy gadali w odcinku poprzednim, potrzebuję w tym momencie mieć ponad 20 koła, ponieważ za niedługo pojawi się misja gdzieś tam, nie wiem czy w sumie u Donalda Lowa, czy u Dona Salvatore Leon, gdzie będziemy musieli... Tędy przyjadę. Gdzie będziemy musieli... O kurde, straciłem wątek. A, zapłacić 20 koła za coś. Mówiliście też o moście, dlatego jadę jeszcze gdzie indziej. Ja czy nie o moście? O moście podziemnym, można tak powiedzieć? No, chodzi mi oczywiście o tunel, że mogę sobie do tego tunelu tutaj wjechać. Tak pisaliście. Taki komentarz się pojawił. Także podjedziemy sobie, zobaczymy jak to wygląda. Gdzieś tutaj chyba był wjazd, co nie? W sensie za stadionem koksów. Też fajnie brzmi. Już czuję, że mi się chce bekać oczywiście. Tak, szybkie cięcie. Tutaj z tego co widzę wyglądało to nieco inaczej. A czy ja tutaj mogłem gdzieś wjechać do tego tunelu? Moment. Tu jest jakiś prom chyba. Ale to... Ej! Ej, fajne to. Czyli w tym momencie nie ma tego mostu chyba, tylko ja mogę sobie tutaj... O, czy nie mogę?
Mam nadzieję, że się nie utopię za chwilę. Tam był komunikat, że wróci, gdy przypłynie prom. I co ja? Strzałkę w górę, by kupić bilet prom do Portland, a ja bym chciał gdzie indziej. W sensie bym chciał na Shoreside Vale. Ej, zajebiste to jest. W sumie, wiecie co? Zobaczymy sobie, jak to wygląda. 25 dolców, mamy dużo gotówki, więc możemy zobaczyć. I co? Pewnie tutaj gdzieś wjeżdżam na ten pokład. W sensie pod spód. Ciśnij krzyżyk, by przeskoczyć do końca podróży, no. Podróży. Fuck. No tak, działa sobie to. I gdzie nas wysadzi? A, tutaj nas wysadzi, spoko. Ale czy ja mogę w takim razie sobie popłynąć do Shoreside? Nie odpływaj, gościu! Kurde. Czekajcie, zobaczymy sobie tutaj po lewo. Czy może jest jakiś inny prom i będę mógł popłynąć na Shoreside? No tak, ale tutaj też będę musiał czekać i z tego co widzę chyba to tak nie działa, bo mogę płynąć tylko ze Stoughton na Portland i z Portland na Stoughton. Tak mi się coś wydaje. W sumie to stwierdziłem, że nie chcę się czekać na kolejny prom i wczytałem sobie grę od nowa. Mam do was takie małe pytanko. Czy chcielibyście po tym, jak przejdziemy sobie całe GTA, Liberty, City Stories, żebyśmy zobaczyli wszystkie misje poboczne, jakie są w tej grze? Taki w sensie odcinek z misjami pobocznymi. Dajcie znać. W sumie już wiem, jak go zatytułować wtedy, nie? W sensie, jak wyglądają misje poboczne w GTA LCS. No i może fajnie byłoby coś takiego pokazać, nie? Bo zdaję sobie sprawę z tego, o czym też wielokrotnie wypisaliście, no, że dużo osób po prostu GTA LCS nie grało, nie miało okazji i też to by był taki odcinek właśnie dla tych osób, które nigdy w tę produkcję nie grały, nie? Po prostu. Więc jeżeli macie ochotę, to napiszcie please. Być może coś takiego powstanie, być może nie, zobaczymy. Myślę, że jak dużo osób będzie chciało, to tak, to powstanie, nie? O shit, ojej, kurde, to trwało dłużej niż myślałem. Tak czy inaczej, lecimy sobie już na Shoreside, za chwilę będzie małe wczytywanko mapy. Elegancko. No i co, może na początku skoczymy sobie w sumie do Salvatore Leone. Zobaczmy, chociaż kurde, pisaliście mi, że u Dona będzie za niedługo taka dość ciężka misja związana z miastem, tak ogólnie rzecz ujmując. I nie wiem w sumie, czy na początku odcinka już chce się pchać w tak ciężką misję. Także w sumie, a co mamy bliżej? Bliżej mamy Donalda Lowa, dlatego też polecimy sobie do Donalda. Tamten wątek z tą postacią jest mega ciekawy, nie? No bo jeszcze jakiś czas temu Donald Love był przecież poważaną postacią, poważanym politykiem, a w tym momencie stracił pieniądze i jest tak naprawdę nikim. Mieszka w jakiejś ruderze tutaj, na Shoreside. No ogólnie historia tego bohatera w tym momencie nie wygląda ciekawie, co tu dużo mówić. Kostnicowe przyjęcie, no coś co lubi właśnie Donald Love, można powiedzieć, co nie? Phoenix from the ashes, like Lazarus. Yes, Lazarus Love. O czym ty mówisz? I'm gonna be rich again. Pan Lantic are gonna pay me a fortune to see the deal through. We did it, Tony. Whatever. It's time for a little soiree with a very exclusive guest list. Come on. No spoko, spoko. We're gonna need some transportation, Tony. We don't have much time. Okej, ale z tego co widzę, żaden tutaj licznik nie wyskoczył. Just like my guests. Znać zwłoki, zajebiście, nie? Czyli, ej, moment, to w sumie nie wiem, czy nie lepiej tutaj byłoby mieć jakiś samochód, żeby te zwłoki, bo pewnie będziemy musieli je transportować. Zamknij hangar Averego Carringtona o 22. Ej, hola. Czekajcie, tu są jedni. Może pojedziemy sobie najpierw po te, albo nie no. W sumie jak już jedziemy tędy, to pojedziemy najpierw na Stoughton Island. Fakt, tylko gościu nie skręcaj z tego pasa. Ej, o co może chodzić? Na pewno szykowana jest jakaś imprezka. Kostnicowe przyjęcie, no to w sensie jakby nazwa misji. Myślę, że mówi jasno, że to będzie związane coś z jakimś takim może przyjęciem kanibali czy coś. Kurde, nie wiem, no. Ogólnie podejrzewam, że ludzkie mięso tutaj jako przystaweczka może się pojawić i tyle, co nie? O, shit, no swędzi. Elegancko. No i tak w sumie zastanawiam się cały czas, czy wziąć sobie jakiś samochód, czy nie. Przed chwilą jechała fajna furka. Z kolei, no, biorąc pod uwagę to, że gra nie kazała nam od samego początku wziąć jakiegoś tam dwuślada, no to być może w sumie to nie będzie konieczne. Zaryzykujemy, najwyżej będziemy się martwić, jak przyjdzie... O. No i wszystko się wyjaśniło, dlaczego nie musieliśmy przygotowywać samochodu na samym początku tego misji. W sensie ukraść sobie tam jakiegoś. Okej, wbijaj gościu szybko, 2 gwiazdki wanted levelu, za co? A, bo my musimy chyba te zwłoki przetransportować, co nie? Exclusive rights to cover my wonderful party.
O co tu chodzi? Ej, czy tu chodzi o jakąś naprawdę sektę kanibali, kurde, czy coś? Nie wiem, jakieś takie zgromadzenie osób wpieprzających ludzkie mięso? Ja nie wiem, ej, to brzmi póki co strasznie. Ja ogólnie najchętniej już bym tę przyjaźń z Donaldem Lovem zakończył. Fuck. Też tak zamyśliłem się delikatnie, ponieważ zwróciłem uwagę na to, że rzadko kiedy podczas misji most się podnosi, nie? Jestem ciekaw, czy to w jakiś sposób nie jest oskryptowane przez to, że no gra doskonale wie, że tutaj... Okej, okay, do 22 mamy czas, żeby wjechać na to lotnisko całe. Tak, że gra na przykład wie, że no... Będzie nas w tej misji gonić policja i dlatego też chociażby taki most na Shortside Valley jest zawsze wtedy opuszczony. W sumie jestem ciekaw, jak to jest. Jeżeli macie jakąś wiedzę w tym temacie, to dajcie znać. Okej, okay, dojeżdżamy sobie powoli na miejsce, wbijamy. Tutaj też nigdy nie wiem, jak przez te bramki przejechać, bo one zawsze są zamknięte, także... Zajebiście, nie? Okej, okay, wbijamy. W sumie tu chyba nigdy jeszcze w LCS nie byliśmy. Te samoloty wyglądają zupełnie inaczej niż to było... O, to chyba ten hangar, co nie? Chyba tak? Te samoloty wyglądają zupełnie inaczej niż te samoloty w GTA 3. Zabierz zwłoki Avery'ego, ale czyli w tym momencie muszę sam podjechać w ten cały punkt. Gdzie on jest mniej więcej? Kurde, znowu nie to. Zawsze pod bekiem w bulli jest mapa, co nie? I zawsze mi się to pieprzy, jak gram w GTA LCS. Okej, tu musimy sobie przejechać tym mostem. No i gdzieś w wschodniej części miasta będziemy mieć te zwłoki. W sensie we wschodniej części Shortside Valley, nie miasta, nie? Bo miasto jakie całe, jako takie całe, nie? Liberty City. Wiedziałem, że tak będzie. Jeszcze oczywiście gra się zawiesiła. Jak ja niby mam tędy przejechać? Co? Przecież tu nie ma żadnego jakiegoś takiego spoko przejścia. Ej, shit, co jest? Kurde. Już się bałem. Tak, coś miałem powiedzieć. Tak, że wschodnia część miasta Liberty City to znajduje się gdzieś tam na Portland, bym można było powiedzieć, ale na pewno nie na Shoreside Vale. Okej, cały czas policja nas goni. Zajebiście. Jak żeby inaczej, kurde. O... W sumie jechał PCJ, tak przez chwilę pomyślałem, że można byłoby sobie ten motocykl wziąć, bo powiem wam szczerze, że Freeway nie prowadzi się zbyt dobrze, o czym dość mocno przekonałem się grając te misje poboczne w tym całym salonie motocyklowym. A co więcej, jest jeszcze deszcz, więc tym bardziej jest to ciężkie najzwyczajniej. Ale spoko, za chwilę dojeżdżamy na ten cały most. Gdzieś chyba tu, tak, tu się skręcało elegancko, wbijamy. No i nie zostało nam dużo do przejechania, więc jak coś głupiego nie odwalę, to powinno... What the hell? I tutaj... Ej, ten Hammer jedzie z tym ambulansem, czy nie? O co tu chodzi? Czy mam jakoś ich ostrzelać, czy coś? Czy po prostu podjechać? Czy oni się zatrzymują na czerwonym świetle? Ej, zatrzymują się! Jadą na sygnale goście, a zatrzymują się na czerwonym świetle, kumacie to? Dziwne to było, ale spoko, no. Zabierz ciało Avery'ego na lotnisko. No tak, to wiem. Czy jest jakiś tutaj fajny skrócik może? Bo tak myślę, jakbyśmy sobie pojechali przez to szare pole, nie? Czy byśmy jakoś tam dojechali, ale nie chcę ryzykować i wolę chyba pojechać tradycyjną drogą. Okej, okay, spoko. No i chyba jak dowieziemy to ciało Avery'ego na lotnisko, no to będzie koniec, co nie? Jestem ciekaw, jakie plany dalsze ma Donald Love. Bo też w sumie jest to podejrzane, dlaczego akurat mamy te zwłoki dowieźć na lotnisko. Tego chyba do końca nie skumałem z jakiegoś powodu, no ale okej. Okej, być może to się wyjaśni, a być może to się nie wyjaśni, bo była o tym mowa, a ja tego nie skumałem, jak powiedziałem przed sekundą. Fagej, skąd ta policja tutaj się pojawia, co? Ej, czy w tym momencie te bramki mi się otworzą na przykład? Nie, w życiu. Wiedziałem, że one są nieruchome. Trzeba je za każdym razem niszczyć. Coś głupiego, no ale tak jest w GTA LCS i tyle. W GTA 3 też, bo jak sobie pykaliśmy, to mieliśmy misję z tym całym nielatającym Dodo. No i tam też musieliśmy wjechać na lotnisko i te bramki najzwyczajniej się nie podnosiły. Okej. Okay. Jaki zadowolony, widzieliście to? Kurde! Tu. No nic, moi kochani, no jakoś to poszło. Całkiem spoko. No, jeszcze właśnie zadzwonił telefon, co ciekawe. Zobaczmy, kto to może dzwonić. Jeśli ten Pan-Atlantic deal is to come to fruition, we're going to need to,
How can I put this delicately? Clear a small section of land in Fortstone. Yeah, when you say we, you mean me, right? No, Tony, you see right through me. Go and fuck you. I'm sure he can provide us with the necessary hardware. A, misja z Eightballem, to mi się wydaje, że tutaj może być ten, może być rzecz jasna, no mierz, ej Tony, co jest, kurde, przecież, no, cyk, tak, misja u Eightballa to pewnie ta misja, gdzie potrzebujemy gotóweczkę mieć, no dawaj. O, elegancko, ej, jak on przeżył tego heada, co jest, kurde, a ja chciałem specjalnie, nie strzelać we mnie dziady. Chciałem specjalnie wziąć policyjny radiowóz, bo tamte samochody, w sensie tamten trabant co stał, jest mega wolny, no byśmy jechali 100 lat. Na kolejne zadanie. Wiecie co, z uwagi na to, że nie ma co kusić losu, może w ogóle pojedźmy sobie, przemalujmy pojazd, to będzie taki nasz mały w tym momencie plan i cel. Przemalować pojazd, potem pojechać, o tu gwiazdeczka jest, jak pięknie, idealnie. W sumie jestem ciekaw, czy w GTS jest coś takiego, jak było w GTSA, że jeżeli jesteśmy w policyjnym radiowozie albo motocyklu, to jak mamy jedną gwiazdkę policji, to ona nigdy nie może zniknąć, nie? W sumie to jest interesujące. Tak, pojedźmy sobie aktualnie, o weźmy sobie motocykl, zajebiście, pojedźmy sobie do Emunation. Uzupełnijmy sobie pancerz, broń, mamy dużo pieniędzy, zapiszmy grę na spokojnie i na spokojnie polećmy sobie na kolejne zadanko. Myślę, że to jest całkiem spoko plan. Być może w ogóle jak będziemy jechać w tym momencie, to jakiś... Ej, my tą furką jeszcześmy nie jeździli. W sensie w GTS jest. To znaczy cheatachem, co nie? Zobaczmy. Nie, to jest Jaguar! Jakie fajne to, ale jest mega podobne do Cheetaha, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem jak waszym zdaniem, moim zdecydowanie. Tu mamy ręczny, elegancka. W ogóle ręcznego w tej grze nie używam. To już chyba coś takiego było wcześniej, o tym mówiłem. I cygnoja! Oj, dolo, no moi kochani, ja to ja, kurde, nie? Szalony trik, 32 dolce, zajebiście. Moment, nie tu pojechałem. Pojedziemy sobie tutaj najpierw. Tu gdzieś było Emunation. O, fantastico, elastico. Tak jak mówiłem wcześniej, weźmiemy sobie elegancko kamizelę kuloodporną. Parkujemy. Wbijamy. Może ciutkę w ogóle, jak już mamy hajsik, to dokupimy sobie, wiecie co? Albo wiecie, o, walniemy myka. To znaczy weźmiemy AK, kupimy ciutkę. I potem jak kupimy M4, to nie stracimy tyle pieniędzy, ale jestem bystry, nie? Dokupmy sobie może tego Uzika całego, na wszelki wypadek, dokupmy sobie kamizelę, dokupmy sobie może, ile mam? 24, no chyba starczy, delikatnie snajperki, snajperka naprawdę może się przydać i w tym momencie jeszcze mam fajny zapas gotowy na to, żeby sobie dokupić M-kę i żeby mieć potem prawdopodobnie na zakup czegoś tam u Eightballa. W ogóle Eightball znajduje się... No tak, też to pamiętam. Jak byliśmy ostatnio po garniaka, żeby przebrać się za prawnika, to tam w tej takiej wnęce, gdzie odbieraliśmy sobie nasz strój, swój warsztat miał też właśnie Eightball, nie? Więc wiemy doskonale, gdzie jechać. Ale póki co spokojnie. Emunation musi być zaliczone. Coś czuję, że w tym odcinku zrobimy tylko dwie misje, ale no cóż. Dzisiaj nie jest zbyt efektywnie pod tym względem, bo już 20 minut odcinka mam na OBS-ie. Oczywiście po cięciach będzie ciutkę mniej, a mamy dopiero wykonaną jedną misję. Okej, weźmy sobie. No i mamy jeszcze 30 tysięcy, także spoko. Mamy 20 koła, żeby dać. Tam na zakup czegoś prawdopodobnie. I mamy jeszcze 10 koła dla siebie, żeby zaoszczędzić, żeby w razie czegoś tam mieć jakiś tam hajsik na broń czy coś, nie? Także elegancko wszystko jest. Ej, powiem wam, że ta furka naprawdę jest... Tak jak mówiłem, nie? Ona jest podobna do Cheetaha, ale chyba takiej maciutkie, ładniejsze kształty, jednak tę delikatną różnicę widać. Tak mi się wydaje. No moi kochani, powiem wam, że jestem w ciężkim szoku. Mamy nowy dzień, godzinę 6 i Liberty City wita nas ładną pogodą. Ej, no to się zbyt często nie zdarza. Tutaj cały czas leje. O tym też nawet pisaliście, sorry, uderzyłem w mikro. O tym też pisaliście w komentarzach, że no kurde, cały czas jest deszczowa pogoda. A tu dzisiaj taki ładny wyjątek. Mamy piękne słońce, także no zapowiada się udany dzień, mam nadzieję. I za pierwszym razem wykonana misja. Oby tak było.
trzymajcie kciuki, bo to jest, no jeżeli chodzi o mnie zawsze, znaczy to inaczej, stoi zawsze u mnie pod wielkim znakiem zapytania, może tak. Niestety muszę przyznać się do tego, że jestem aktualnie nieco smutny, z uwagi na to, że ostatnio czytałem wasze komentarze i dość licznie odpowiadałem i serduszkowałem i był komentarz od jednego z widzów mówiący o czymś ciekawym, co miałem na odcinku pokazać. Kurde, i nie widzę tego komentarza w tym momencie. Ja ogólnie komentarze przeglądam na studiu twórców i tam często ja zauważyłem, że one się nie pojawiają i teraz nie mogę go, kurde, znaleźć. Mam nadzieję, że będę pamiętał o tym, żeby w sensie to pokazać w kolejnym odcinku. Tak czy inaczej, też zauważyłem, i to jest w ogóle też coś ważnego, o czym wam nie powiedziałem, a powinienem, to, że w ogóle ten cały salon motocyklowy i sprzedawanie tych motocykli, to duża część w ogóle, a czy duża część komentujących, w sumie to nieduża, ale znalazło się kilku komentujących, którzy mi polecali tę metodę właśnie, więc to po części, a właściwie to w głównej mierze, dzięki wam, zarobiliśmy sobie te pieniądze i w tym momencie na stan konta, kurde, nie sięga dna. Także no, dziękuję. No dobrze, tak czy inaczej, po tych moich skromnych podziękowaniach, małych, krótkich dla was, wjeżdżamy sobie tutaj, elegancko. Gdzie ten 8-ball jest tutaj, co? Oczywiście musiałem źle zajechać, no bo jak żeby inaczej. Moment, na sekundę, pojedźmy sobie tutaj. To jestem prawie pewny, że chodzi, że o te 20 tysięcy to chodziło wam, że będę musiał wpłacić je 8-ballowi. Wiecie? Ale być może się mylę, także zobaczmy. Wbijamy. Kasy mniej, problemu więcej. Tak to też często w życiu bywa. No, tak, czułem, że to będzie to. 20 koła mniej. 8-ball da ci znać, kiedy skończy. Kurde, jeszcze będziemy musieli czekać na to. Czyli w tym momencie nie możemy wykonać tutaj misji związanej z tym całym wątkiem, niestety, nie? No ale nic, mam nadzieję, że możemy skoczyć jak na razie do Donalda, znaczy do Donalda, do Salvatore Leon i może jeszcze pyknąć jedną misję, kurczę, co? Może damy radę. Powiem wam, że dzisiejszy odcinek zapowiada się na całkiem długi, bo już jest 26 minut, minus cięcia to pewnie jest 23-22 i jeszcze jedna misja udana, czyli pewnie pod pół godzinki będzie, co nie? Okej, zajeżdżamy. Wbijamy w znacznik i zobaczmy. Potęga Jakuzy. Utala, czyżbyśmy mieli zadrzeć z Jakuzą? Tak może być. Oh, fucking Benny. Just great. Number one, the new mayor is fixing it so I don't get bail. Number two, we're stuck fighting the goddamn triads and Diablos. Number three, I hear that the fucking Yakuza are gonna make a play to take over. Other than that, everything is just peachy. After all these years of mob control, we've finally flushed it all down the crapper. Boss, I can take care of everything. The Yakuza have got a load of weapons and Aspatria. Nothing can stop them now. We'll see about that. Aspatria to tam, gdzie wykonywaliśmy sobie misję dla tego Leona Magafreya chyba, co? Tak mi się kojarzy. O, i to jest Cheetah, nie? I tu widać zdecydowaną różnicę. Chyba, że odwalę i za chwilę to nie... Nie, Jaguar, kurde. Ale ja jestem cymbał. A czy inaczej, ten przód rzeczywiście wygląda identyko, nie? Ale ty już, no... Ma takie delikatnie inne kształty. Chociaż kurde, może mi się wydaje, że rzeczywiście Jaguar to samo co Cheetah, z tym, że w GTA jest to Jaguar, a w GTA 3 jest to Cheetah i tyle, czy tam też w innych częściach w sumie GTA jest to Cheetah. No, tak też może być, owszem. Okej, gdzie my musimy tutaj dojechać? No do Aspatry, nie? Tylko, że my wykonywaliśmy misję bardziej tam po lewo w tych dokach całych. O fuck, oczywiście fatalnie pojechałem, jak żeby inaczej. Czy tu można jakoś... Ej, tu można jakiś fajny skok wykonać. Ale to mi się nie opłaci, bo potem będę musiał się cofać. Kurczę, no nic. W takim razie musimy zawrócić. Pojedziemy sobie tutaj na dół, elegancko. No i za chwilę się okaże, co z tą Jakuzą, bo w sumie to znowu żeśmy się zbyt dużo nie dowiedzieli. Ogólnie dobrze, wiemy to, że Jakuza planuje przyjąć kontrolę nad całym miastem i w ogóle, ale co my mamy w związku z tym? No jesteśmy w konkurencyjnym gangu, prawdopodobnie będziemy musieli im jakoś tam przeszkodzić, ale jak dokładnie i co dokładnie będziemy musieli właśnie zrobić, no to tego niestety nie wiemy, co nie? No i elegancko. Wypadki, chleb powszedni. No nic, tak w ogóle, wiecie co, słuchałem sobie tego dialogu Tony'ego Cipriani'ego z Donem Salvatore Leon i powiem wam, że nie wiem, czy tutaj w tej końcówce
bo początek może faktycznie był ciutkę denny, nie wszystkim mógł się podobać, ja też jakoś tam świetnie do tego przekonany nie byłem, jeżeli chodzi o początek fabuły w GTA RCS, natomiast w tym momencie naprawdę to wszystko wygląda nieźle, podoba mi się i nie wiem, czy ta końcówka nie jest nawet lepsza niż w GTA Vice City Stories. W ogóle to sami dajcie znać, czy wam się bardziej podoba fabuła w Vice City Stories, czy jednak w GTA Liberty City Stories. Macie porównanie, oglądaliście albo sami przechodziliście, w sensie oglądaliście u mnie, albo sami przechodziliście Vice City Stories, tak samo LCS, więc jak możecie, napiszcie w komentarzu swoją opinię. No a my tymczasem dojeżdżamy na miejsce. Kurde, wypadki jak zwykle. Ej, tutaj pamiętam, że my atakowaliśmy też w GTA 3 chyba kartel kolumbijski, co? Coś było. Aha, mamy Yakuzę. Całkiem fajne skiny mają. Aha, czyli będziemy potrzebowali chyba jakiegoś tam stroju, co? Czekajcie. To może... Bo tak w sumie myślałem, czy by nie wziąć jakiegoś takiego wysokiego samochodu, jak chociażby ten, co jedzie i będzie easy peasy, nie? Nie będzie trzeba tego kompleksu objeżdżać. Tak sobie to spróbujemy wykonać. Mam nadzieję, że tych typów to ja mogę na spokojnie sobie zabić, co? O fa, gościu przejechany. W sensie tych tutaj, mogę czy nie mogę? Chyba mogę. Ha, elegancko. Poczekajcie, zabijemy sobie tych gości, co są na blisko. Też tutaj nie będziemy... O kurde! Ja pierdziela, ale się rzucili, zobaczcie! Utala! Czyli wystarczyło tych typów zabić już sama... W sensie brama samoistnie się otworzyła. No dobrze, widzę, że tych jakuziaków może... Zniszczał? Ale da się w ogóle? Czekajcie, mam... Kurcze, ile ich tu jest? Ej, co jest z tą Yakuzą? Kurcze, bez kitu. O, świetny pomysł to był. Cygnoja, elegancko. Weźmy sobie może granaty, bo ich mam dużo. O, elegancko. Cyk. No jestem ciekaw, czy ten czołg jest taki łatwy do zniszczenia. Nie sądzę. Co jest, ej? Ej, ile ich tu jest? No, bez kitu. Zostawcie mnie spokoju. Na szczęście powiem wam, co jest fajne, to to, że nie mają zbyt dobrych broni, nie? Także to mnie dość mocno też ratuje. Fuck! O, elegancko. Granaty, szybko. Póki nie przybiegli jeszcze. No, powiem wam, że to naprawdę może nie być takie proste. Kurde, no... Ej, tego czołgu się chyba nie da zniszczyć dosłownie, nie? Okej. Okay. Tamtego też szybko zabijamy. A zobaczmy, czy może z bazuły da się? A dupa tam. Ej, no co jest? No bez kitu. Czy ja mogę tu wsiąść? Aha. No świetnie. Czy ja... Czyli ja muszę tym czołgiem gdzieś dojechać. Tak coś czułem, że... Chyba ta taka klasyczna metoda strzelania jakichś tam granatów, rakietnic i tego typu rzeczy może się w przypadku czołgu nie sprawdzić, nie? Niestety. Czy ja gdzieś muszę daleko zajechać? Nie, w sumie to blisko, więc spoko. O, shit, 3 gwiazdki wanted levelu już. Fucken, wjeżdżamy tutaj. Tu gdzieś też ogólnie swój garaż miał 8-ball, nie? Kojarzycie? Ja coś kojarzę. Można było w GTA 3 chociażby jakieś tam bomby montować. Czy ja w ogóle dobrze zajechałem? Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Czy ten czołg się tutaj... tu musimy wjechać, no zobaczcie. Czyli wszystko chyba jest jasne. Wbijamy. Czy muszę wysiąść? Chyba muszę wysiąść. Zniszcz czołg. Ale jak? Że co? Co ja takiego... Co jest, ej, halo? Czyli w tym momencie będą zamontowane ładunki, ja będę musiał... Sorki, bo znowu walnąłem. Będę musiał je chyba wysadzić, tak? Użyj detonatora, aby wysadzić bombę. No spoko, tylko że jak się go używa? Już go mam, w sensie w ręku. Tu. No i elegancko, tylko czemu mi wanted level nie zniknął? Kurde. Spadamy na chałupę. Ej, chyba to jest jedna z niewielu misji w GTA LCS, że wanted level nam nie znika po wykonaniu misji. No ciekawe. Czemu tak się stało? No nic, moi kochani, w tym odcinku to byłoby na tyle. Powiem wam, że działo się dużo. Było radośnie, czasami, momentami. Musieliśmy tutaj chyba dość mocno narazić się Yakuzie i Yakuza no nie będzie w tym momencie dla nas zbyt przychylna i nie będzie nas traktować jako swoich przyjaciół, tak coś mi się wydaje. No ale to zobaczymy, myślę, w kolejnych odcinkach. Tak czy inaczej, dzięki, że byliście, trzymajcie się i do następnego. Hej!